Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Turzno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Przepraszam za wydarzenie stymulujące intelektualne. Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach, a czasem nie o książkach. Ja będę te formuły takie oklepane powtarzał, bo ktoś mi powiedział, że to dobrze wygląda i że tak trzeba mówić. Proszę Państwa, jesteśmy po czwartej konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego w Turznie. Ja chciałem o tym powiedzieć kilka słów, ponieważ była to chyba modelowa konferencja, nawet ta w Tłokini nie była tak czasowo zgrana jak ta. Zaczęliśmy trochę wcześniej i tak będziemy czynić, to znaczy, żeby się wszyscy zebrali o 9:00. Ja postaram się, żeby z mojej strony nie było żadnych obsów, to znaczy będę rozkładał ceny na książkach, żeby nie było takich sytuacji jak teraz. Bardzo proszę wszystkich o wybaczenie. I wszystko zagrało, proszę Państwa. Miejsce bardzo piękne, położone niedaleko Torunia. Ja spodziewałem się, że trochę więcej osób z Torunia i Bydgoszczy się pojawi, ale no, nie wszyscy pewnie mogli. Za to jak zwykle Wrocław dopisał. Gdańsk też, Warszawa również, Kraków, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy przybyli z Krakowa, taki świat drogi, w ogóle się tego nie spodziewałem, a jednak, więc było fajnie, proszę Państwa, byliśmy bliscy organizacyjnej doskonałości, co w moim przypadku jest bardzo ważne, ponieważ ja jestem destruktorem, a nie organizatorem, tak naprawdę i no jeżeli coś się udaje, to udaje się mimo mnie, a nie dzięki mnie. Proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie, gośćmi konferencji byli Radosław Sikora, dr Radosław Sikora, profesor Dariusz Adamczyk, potem, kto tam mówił? Kurczę, mam za krótką pamięć, zapominam. Paweł Grochowski, doktor Paweł Grochowski, który napisał książkę o świętym Chrystianie, biskupie Prus. Potem był lunch, po nim wystąpił Grzegorz Kucharczyk. Po Grzegorzu Kucharczyku mówił doktor Radosław Gawroński. A na koniec ja opowiedziałem o naszym komiksie, który już niebawem, za jakieś 2 tygodnie powinien być w sprzedaży. Dzięki Ci, Panie Boże, że to wreszcie się skończyło, tak powiem. Że ta udręka, która trwa tyle lat, i to wszystko, co żeśmy z Tomaszem przy tym przeżyli, dzwoniąc do siebie, konstruując te kadry, że to wreszcie mamy za sobą i że to w końcu przyjedzie gotowe i będzie fajnie. Wszystkich, którzy cierpliwie na to czekają, upraszam o jeszcze trochę cierpliwości. Bardzo przepraszam za te wszystkie zwłoki, ale tak czasem bywa w życiu. Proszę Państwa, konferencja w Turznie to było kolejne doświadczenie, bardzo istotne, bardzo ważne, z piękną wewnętrzną przestrzenią, gdzie wszyscy mogli siedzieć przy dużych stołach i tam ze sobą gawędzić. Ja czasem zagadywałem, czasem nie. Bo tak już jest, że nie do wszystkich mogę podejść. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję wykładowcom za to, że przyjęli to zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się z nimi zobaczymy, bo nie będziemy rezygnować z tych konferencji. To znaczy ja miałem taką myśl, ponieważ jestem człowiekiem o trochę, jakby to powiedzieć, wyśrubowanych ambicjach w pewnych zakresach, bo nie we wszystkich. Na wielu rzeczach mi nie zależy, ale w pewnych zakresach tak, więc chciałem nawet zrezygnować z tych konferencji, ale tego, proszę Państwa, nie zrobię. Z różnych względów. Najgłówniejszą przyczyną jest to, że no, wielu ludzi jest po prostu do tego przywiązanych i uważa, że to jest tak fajne i dobre, że nie ma sensu z tego rezygnować. Więc teraz powiem słów kilka o tym, co będzie. W przyszłym roku, proszę Państwa, ponieważ ja nie wytrzymam tego tempa, jakie mamy, a mam różne plany dotyczące wydawnictw, które muszę zrealizować i różne ciśnienia, które na mnie oddziaływują, no i też wpływają na tą dynamikę mojej pracy. Nie będzie 4 konferencji, bo to jest nie do wytrzymania, nawet dla mnie. Będą 2 konferencje. Pierwsza konferencja jest już zaplanowana. Podpisujemy umowę na dniach, będzie to Kazimierz Dolny, hotel Król Kazimierz. Proszę Państwa, wybrałem tą lokalizację z kilku względów. W tym hotelu jest bardzo duża sala, olbrzymia, wszyscy się zmieszczą. Jest olbrzymia przestrzeń, w której można rozchodzić się w różnych kierunkach. Są jakieś stoliki, kanapy, gdzie można przysiadać. Każdy może sobie zorganizować własny klub dyskusyjny, schować się przed innymi. Duża powierzchnia. Na środku staroświecka kuchnia kaflowa, jedzenie w formie bufetu, bardzo uprzejma obsługa. To jest hotel. Ja nie mogę, proszę Państwa, zorganizować konferencji w miejscu, które będzie bardzo tanie. Państwo to, mam nadzieję, rozumieją. Natomiast wybrałem Kazimierz, ponieważ to jest miejsce, gdzie noclegi może znaleźć każdy. Nawet jeżeli ktoś się bardzo liczy z groszem. A jeżeli nie znajdzie tych noclegów w Kazimierzu, to je znajdzie w Bochotnicy albo w Puławach. To jest wszystko do wykonania, proszę Państwa. Jest taka gradacja tych miejsc do spania, że w ogóle no, jak to w miejscu znanym, obkupowanym przez turystów, do którego przybywają licznie ludzie w sezonie i poza sezonem. Więc ja myślę, że każdy będzie zadowolony i że nikt nie będzie miał tego mi za złe, że zrobiłem tę konferencję w bardzo drogim i takim ekskluzywnym obiekcie. No oczywiście w Turznie było trochę trudniej, bo Turzno jest położone no, w polu tak naprawdę. Do Torunia jest kilkanaście kilometrów i żeby tam dojechać, to jest jednak kłopot. Natomiast Kazimierz nie. Kazimierz, komunikacja z Kazimierzem jest bardzo dobra. Tak jak mówię, z Puław chodzą autobusy miejskie, łatwo dojechać z Lublina, koleją do Puław też się jest łatwo dostać, więc to jest miejsce dostępne. Dostępne dla każdego. Ja upraszam Państwa bardzo, żeby Państwo nie podejmowali, mimo tego wszystkiego, tych decyzji związanych z udziałem, nie zwlekali z tym do końca. Mamy 5 miesięcy na decyzję, tak naprawdę krócej, bo ja się muszę do połowy lutego zadeklarować co do pokoi. Znaczy te pokoje, które dla Państwa zarezerwowałem, 50, zostaną wtedy uwolnione, już ich nie będzie. 15 lutego, a do końca lutego muszę powiedzieć, ile jest osób, więc do końca lutego mamy czas. Ja rozumiem, że się ze wszystkim wyrobimy, bo jak pamiętam, jak i Państwo też zapewne pamiętacie, jak zaczynaliśmy w zeszłym roku, 12 grudnia była konferencja w Tłokini pod Kaliszem, gdzie nie było nic poza tą Tłokinią i jakimś dworem w Chotowie obok, no i Kaliszem, gdzie o nocleg jest bardzo trudno, to następną konferencję mieliśmy 9 marca w Baranowie Sandomierskim. A między tymi dwoma konferencjami były święta, były ferie świąteczne i jakoś daliśmy radę. Do Baranowa przyjechało ponad 120 osób. 120 chyba, 4 albo 5 osób przyjechało do Baranowa Sandomierskiego, więc tu mamy naprawdę dużo czasu. I teraz uwaga, kolejna konferencja będzie dopiero na jesieni. Będzie najprawdopodobniej w końcu września w Sulejowie, ale jeszcze nie zabukowałem terminu, bo nie mogę się do tego Sulejowa dodzwonić. Pani menedżer, z którą rozmawiałem, bo wcześniej plan był inny, żeby zrobić Sulejów wiosną, a Kazimierz jesienią, ale to się nie uda, dlatego że przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji w Kazimierzu, nas uchroni przed niespodziankami pogodowymi. A 30 września raczej będzie pogodny, a Sulejów jest miejscem, no tam sala jest mała, to jest klasztor, natomiast przestrzeń wokół tego klasztoru jest niezwykła, bo to jest przestrzeń zamknięta z jednej strony zabudowaniami klasztornymi, czyli tym takim wydłużonym budynkiem, gdzie mieściły się cele mnichów, a dzisiaj są tam po prostu pokoje hotelowe o różnym standardzie. Z drugiej strony stoi późnoromańska bazylika pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa, żeby nie było. No i jest restauracja. To jest zamknięty teren przelegający nie do Pilicy, ale do takich krzaków, za którymi Pilica płynie. I tam jak będzie ciepło, to każdy może sobie pójść na spacer, każdy może sobie pójść do kościoła, może się rozejrzeć. Tam budują teraz kompleks spa. I ten kompleks miał być gotowy na wiosnę, ale pewnie będzie gotowy dopiero po nowym roku. No i też będzie ten luksus. W Sulejowie jest taniej. I też w Sulejowie są noclegi w tym miasteczku. A jeżeli nie ma w miasteczku, no to jest, proszę Państwa, to jesteśmy nad Zalewem Sulejowskim, to w Smardzewicach czy gdzieś zawsze się jakiś nocleg znajdzie i można tam dojechać. To jest też dobre miejsce. Ja nauczony rozmaitymi doświadczeniami postaram się nie dręczyć Państwa takimi, mimo tego, że w tym Turznie było fajnie, no to jednak ta odległość do Torunia była spora, nie dręczyć Państwa takimi obiektami jak Kliczków czy Turzno, tylko gdzieś to ustawiać w takim miejscu, gdzie by było dużo noclegów, a jeżeli już się zdarzy, że to jest oddalenie, to postaram się załatwić, żeby okoliczne agroturystyki i mniejsze obiekty oferujące miejsca do spania, żeby były do naszej dyspozycji. Ale to pieśń przyszłości. W roku 2020 mamy 2 konferencje. Państwo musicie być o tym uprzedzeni już teraz, więc ja mówię. 28 marca Kazimierz Dolny nad Wisłą, koniec września Sulejów nad Pilicą. O składzie. Bardzo szybko udało mi się skompletować wykładowców co do tego, jeżeli idzie o Kazimierz. Wakuje jedno miejsce. Zobaczymy, kto tam będzie tym gościem. Na razie nie będę uprzedzał faktów. Więc mamy. Wakują 2 miejsca na razie, bo ja czekam na jedną odpowiedź. Być może ona już jest w skrzynce mailowej, ale ja dzisiaj jestem zabiegany i jeszcze nie zajrzałem do tej skrzynki. A jeżeli nie, to na pewno będzie w najbliższych dniach. Ważny wykład, ciekawy. Gdyby ta osoba się zgodziła, byłbym bardzo szczęśliwy. Jeżeli się nie zgodzi, trudno, poszukamy kogoś innego. Więc tak, pani doktor Anna Barańska opowie o papieskim think tanku dyplomatycznym działającym w XIX wieku. To bardzo Państwu polecam, bo jest to bardzo komunikatywna i dynamiczna osoba, która ciekawie opowiada. Przyjedzie do nas z Lublina. Przyjedzie Rafał Czerniak, też z Lublina, nasz kolega, który tłumaczy biografię Ludwika Świętego napisaną przez Jacques'a Legoffa. Te prace są już bardzo zaawansowane i Rafał nam opowie o królu Ludwiku Świętym, o którym wiemy bardzo mało, a chcielibyśmy się dowiedzieć więcej. Będzie Leszek Żebrowski, który się zgodził bardzo łatwo. Leszek jest człowiekiem niezwykle komunikatywnym. My jesteśmy na ty, więc nie będziemy tutaj nawet czarować, że pan Leszek czy coś tam. Rozpoznajemy się dobrze, może nie tak dobrze jak z profesorem Kucharczykiem, z którym nie jestem na ty, a z którym się porozumiewam błyskawicznie, żeby nie powiedzieć przez mrugnięcie oka. No ale się porozumiewamy, mimo że się nie spotykamy. Są takie fenomeny. Porozumiewamy się z Leszkiem, no i żeśmy się porozumieli. Leszek teraz myśli nad tematem wykładu i na pewno przyjedzie i na pewno będzie bawił towarzystwo rozmową, bo już to wymogłem na nim. On się zresztą bardzo nie bronił. I oprócz tego jeszcze będzie z nami doktor Marek Słoń. Proszę Państwa, ja pokażę książkę doktora Marka Słonia. Kiedy zobaczyłem, kiedy ojciec Stanisław Kowalski, który jest teraz we Włoszech, przysłał mi spis treści tej książki, to aż podskoczyłem. Potem poprosiłem Michała, który tu ze mną siedzi, żeby mi tę książkę znalazł i ponieważ ona jest nie do zdobycia i Michał rozmaitymi sposobami tam sobie pozapisywał się na różne aukcje i w końcu mi tę książkę kupił. W środku, proszę Państwa, to jest tytuł Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie. Czegoż więcej chcieć, proszę Państwa. A w środku oczywiście jest cała olbrzymia część poświęcona Śląskowi. I druga, Langwedocji. I trzecia, Prusom. I jeszcze innym sprawom. Proszę Państwa, to jest niezwykła książka, nic tylko czytać. Więc przyjedzie doktor Marek Słoń. Ja go poprosiłem o dokładne sformułowanie tematu, bo wiadomo, że on będzie mówił o tym i o tej książce, ale chciałem, żeby mi to jakoś dokładniej sprofilował. I on też czeka, znaczy on też, my czekamy, aż on w końcu, ja mu dałem czas, więc on się nie będzie śpieszył, aż ten temat wymyśli, my to wtedy opublikujemy. W każdym razie bardzo się cieszę, bo próbowałem się skontaktować z doktorem Markiem Słoniem kilka razy, to mi się nie udawało, ale zostałem zaprotegowany, proszę Państwa. Zaprotegowany, ponieważ akademicy różnych specjalności znają się ze sobą i rozumieją. Ja zostałem zaprotegowany. Warto uczciwie grać i robić uczciwe imprezy. Profesor Tryjanowski jest kolegą Marka Słonia i mnie tam do niego wpuścił. I do Turzna Marek Słoń przejechać nie mógł, ale do Kazimierza przyjedzie, a raczej przywieziemy go, znaczy Michał go przywiezie. Także proszę Państwa, taki to mamy zespół. Ja już się nie mogę doczekać szczególnie o tych miastach, bo wszystkich innych słyszałem i widziałem, natomiast to, co powie Marek Słoń, będzie dla mnie zaskoczeniem, a jest na razie jakąś taką wielką inspiracją. Więc czekamy. Czekam jeszcze, co powie taka moja koleżanka. Ja przepraszam Państwa, że ja koleżanki i kolegów ciągnę na te spotkania, ale skoro są i robią robotę naukową, no to dlaczego ich nie wykorzystać, tak? Skoro to jest jeszcze ciekawe i wydają książki, to ich pokażmy, bo przecież nikt poza nami ich nie pokaże, to jest jasne, bo trzeba pokazywać Zychowicza. Więc zróbmy to po prostu. Zróbmy to i nie obawiamy się niczego. Czekamy na decyzję. No i zostaje jeden wakat. Zobaczymy, kto to będzie. Nie wiemy jeszcze, ale być może ktoś znany, a może ktoś nieznany. Nie wiem. A jeżeli idzie o Sulejów i konferencję jesienną, to jeszcze nie myślałem o tym. Kontaktowałem się co prawda, ale bardzo tak ulotnie z profesorem Adamem Krawcem, bo jego chciałbym zaprosić, autora książki Król bez korony, Władysław I Herman, książę Polski, szalenie ważna książka i chciałbym, żeby profesor Krawiec przyjechał, ale on jeszcze o tym nie wie, że ja chcę, żeby on przyjechał. On się dopiero dowie. Ja do niego napiszę niebawem. On jest z Poznania. Być może trzeba go będzie też dowieść. Z tymi historykami jest jakiś kłopot, bo nie mają prawa jazdy i to jest zadziwiające. To jest epidemia po prostu. Już nie będę wymieniał nazwisk. Epidemia. Ja przypomnę, ja 11 razy zdawałem prawo jazdy, bo jestem totalnym lewusem, ale w końcu zdałem. No, więc tak to, proszę Państwa, mam nadzieję, będzie wyglądało i będziemy mieli sukces, może nawet tak duży jak w tym Turznie, albo może jeszcze większy, zobaczymy. Nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie, tym, którzy się wahają i decydują, mówię, zapowiedziane wszystko jest dużo wcześniej. Nie ma żadnych niespodzianek, nie będzie żadnego czajenia się, żadnego oznajmiania w ostatniej chwili, gdzie jest konferencja. Wszyscy wiedzą. Kazimierz Sulejów i tyle. A co będzie w roku 2021 się zobaczy. Nie będziemy tego dzisiaj omawiać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Także ja Państwa już serdecznie zachęcam. Bardzo proszę o decyzje dotyczące udziału w konferencji do końca lutego i bardzo proszę o decyzje dotyczące rezerwacji pokojów w hotelu Król Kazimierz do połowy lutego. A można spać gdzie kto chce, bo miejsc do spania jest naprawdę dużo. Jesteśmy poza sezonem. Kazimierz jest w miarę pusty, bo tam ludzie są przez cały sezon, ale no, rozumiem, że w marcu nie ma ich aż tak wielu i można sobie to miejsce zamówić. Jak ktoś lubi ryzyko, to może nawet po drugiej stronie w Janowcu się gdzieś zatrzymać i dojeżdżać na konferencję promem, który kursuje przez cały czas przez Wisłę. Nie wiem, czy w marcu. Zobaczymy. Motorówki jeżdżą latem, też fajne. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.